Adam boi się Sebastiana, Kacpra i Mirka, ale czuje, że nie może dopuścić do tego, żeby bezkarnie napadali na słabszych od siebie. Nigdzie nie idziecie. Co to jest? Wiem, co zamierzacie zrobić. Jezus, no i co? Nie pozwolę wam na to. Co ty w ogóle gadasz? Weź go. Co wy robicie? Co się tutaj dzieje? Przestańcie! Nie pozwolę wam dręczyć młodych dziewczyn. To jest ostatnie ostrzeżenie, albo spotkacie to, co to dziewczyny. Zostawią! Albo idę do dyrektora. O ty, nie, no teraz to przegiąłeś. Jezu. Ewa, uciekaj! Lecimy z nim. Hej, co, chcecie nadal spruć? Warto było? Zostawcie mnie! Myślisz, że mi się z tą zaskać będzie? Bierz go, bierz go, trzymaj go. Zdejmuj te okulary. Może to cię odłuczy, konfidencie. I co? No, może na drugą nóżkę? Odwalcie się od niego! Wypatrzcie, koleni do bicia. Wypadł gnomi. Nie, no to co? Bić go. Co? Co ty mnie bijesz? Panie dyrektorze! Natychmiast przestańcie! Stop! Co wy wyprawiacie? Adam, w porządku? Tak, wszystko jest okej. Na pewno? Na pewno, tak. Możesz mi powiedzieć, co tu się dzieje? Ewa coś mówiła o jakichś napadach? My o niczym nie wiemy. Nie was pytałem. Co to za okulary? Adam, twoje? Nie, tak, dziękuję. Słucham, Adam. Panie dyrektorze, ta trójka czai się w pobliskim parku na dziewczynki i staruszki. Wczoraj napadli jedną dziewczynkę i chcieli wyłudzić od niej kasę. Nie pozwoliłem im na to, ale zagrozili, że jeżeli się wygadam, to zrobią krzywdę i mnie, i Ewie. Co takiego? Gada. Ale z was patole! Co ty gadasz, człowieku, aż nierówno pod sufitem? Dobra, chłopaki, wystarczy. Cała wasza trójka. Idziecie ze mną. No już. No ale to on miał dostać uwagę. A kto tu mówił o uwadze? Poczekajcie na policję, którą zaraz zadzwonię. I nawet nie próbujcie uciekać, bo policja szybko was znajdzie. Adam, idź do higienistki. Dobrze. Ja zaraz tam przyjdę. Policja z tobą też pewnie będzie chciała porozmawiać. Dobrze. Słuchaj. Ewa, przepraszam cię. Od początku miałaś rację z Mirkiem, Sebastianem i Kasprem. Przepraszam. No nie gadajmy już o tych kretynach. Lepiej chodźmy do higienistki. Czyli nie jesteś już na mnie zła? No trochę jestem, ale kupisz mi jakiegoś dobrego szejka i się dogadam. Dobra.